Osoba, która jak chyba nieliczni w Polsce, będąc wybrani przez mieszkańców jednego z miast Polski, Kamieniec Pomorski, trzyma Kamień Pomorski trzyma, wspaniała miejscowość, trzyma po prostu pewną twardą, osobliwą, niezależną linię. Linię, która w Polsce jest nam bardzo potrzebna. I to, że tutaj się spotykamy i też będziemy rozmawiać o Republice Szerżańskiej, o tym, jak w Kamieniu Pomorskim chcecie i robicie konkretne rzeczy i co chcecie jeszcze robić, jak Polskę zmienić, to jest właśnie czas na rozmowę. Wielkie brawa, że zdążył przyjechać tak daleka i że jest wśród nas. Dzień dobry. Coś się nie robi dla wolności. 38, garnitur, krawat. Zobaczymy, może 5 minut, ale to szacun dla państwa. Wolność to prawo naturalne. Żadna łaska Unii Europejskiej, rządu polskiego, ONZ-u, kogokolwiek. Ci, którzy powinni być sługą wolności, starają się nam tą wolność ograniczyć. A nawet Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Dał przed aniołami. Czyli człowiek może nawet Panu Bogu powiedzieć: mam wolność, ale nie może swojemu wójtowi, burmistrzowi, nie może premierowi, prezydentowi, gęsekom w Brukseli. My nie dbamy o swoje prawo naturalne. To, czy będziemy ludźmi wolnymi, czy będziemy mogli uprawiać swoje ziółka w swoich ogrodach, lub za chwilę Bruksela nam zakaże, czy będziemy mogli robić to, co nam się podoba, pod warunkiem, że nie szkodzi innym, to nie może zależeć od żadnej władzy. Bo od kiedy to sługa dyktuje panu, a panem, suwerenem jest lud? Zwróćcie uwagę, z jaką sytuacją mamy do czynienia. Ci, którzy powinni służyć, nawet Chrystus powiedział, że przyszedłem nie żeby przewodzić, tylko żeby służyć. A wójt czy burmistrz uważa, że on jest władcą, że jemu należy służyć. I ta mania powoduje dalsze reperkusje. Państwo bardzo często narzekacie, my wszyscy narzekamy, że mamy za mało wolności, że nam ją zabierają. Ale my w swoich 2500 polskich gmin, w kilkuset polskich powiatach, w całym polskim państwie, w Europie, która była kiedyś cywilizacją wolności, w świecie, który kiedyś był wolny, dzisiaj dopraszamy się o nasze prawa. Tak nie może dalej być. Widzimy przewartościowania na świecie. Brexit i wszystko inne świadczy o tym, że te zasady, które zostały nam narzucone, zasady antywolnościowe, one się sypią. Świat jest jedną wielką bańką mydlaną, napompowaną sztucznie. Za chwilę będzie kolejne sprawdza. Za chwilę grożą nam konflikty, o jakich nie daj Boże. I oni będą mieli swoje bunkry przeciwatomowe. A nas wyślą jak zwykle, jak mięso armatnie, na pola bitew. I wszystkie wojny, przypominam, pierwsza wojna światowa przetoczyła się przez Polskę. Tak naprawdę, gdzie powstają decyzje, było mniej istotne. Druga to samo. I następna wojna znowu będzie na naszych terenach. Czy chcemy tego, czy nie? Dlatego trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić. Ten, który odpowie sobie, że nie, to już przegrał. To już jest niewolnikiem. Nie ma chorób nieuleczalnie chorych, jak powiadał grubo przed słynnymi postaciami typu profesor Tombak, wspaniały profesor z Krakowa, profesor Julian Aleksandrowicz, który 20 lat przed Tombakiem napisał przepiękną książkę. Nie ma nieuleczalnie chorych. Z Ireną Gumowską, zielarką, nie wstydził się wbrew środowisku
napisać książki. Kuchnia i medycyna. Ale tacy ludzie to czarne owce. Jak przyjechał do Kamienia Pomorskiego na moje zaproszenie, świętej pamięci, profesor Religa. Po co? Żeby pokazać, że nie trzeba robić takich imprez jak tutaj. Czy w Kamieniu Pomorskim. Za pieniądze podatników. Że można to zrobić. Po prostu poprzez sponsorów. Poprzez aktywność ludzi. Poprzez tą aktywność oddolną. Nie być dziadem. Nie być po prośbę. Chodzić do wójta, burmistrza, do wojewody, żeby dał. A z czego on daje? Z naszego. Pierw nam zabiera 100%, a później po kosztach obiegu pieniądza, które wynoszą minimum 40%, oddaje 60% i każe się za to chwalić. Nie ma takiego cwaniaka na świecie, który po wzięciu dolara, euro, jakiejkolwiek innej waluty, po kosztach obiegu pieniędzy, wykorzysta je lepiej niż my sami. Dlatego władza ma być władzą minimum. Państwo ma być państwem minimum. Gmina ma być gminą minimum. Tak jak mówią fachowcy z Centrum Adama Smitha, profesor Sadowski, profesor Gwiazdowski i inni. Tylko na razie jest to grochem o ścianę, bo jest nas ciągle za mało. Nas, ludzi wolnych. W Polsce i światu potrzebni są ludzie wolni. Tacy ludzie, którzy nie mają miernych umysłów. Bo mierny umysł odrzuca wszystko, co przerasta jego zrozumienie. A rozum człowieka wolnego rozumie jak prosty chłop, co jest dla niego dobre. Chłop jak wchodzi do swojego gospodarstwa i obejmuje je zadłużone, tak jak współczesne państwa, tak jak współczesna Polska. Dług publiczny w Polsce w ciągu ostatniego pół roku na nasz koszt zwiększył się o kilkadziesiąt miliardów. To niech sobie zrobią 500+ we własnym domu. Niech sobie zrobią socjalizm we własnym domu. I zobaczą wówczas, co z tego wyjdzie. Jak można żyć na kredyt. Jeżeli dochód z tego gospodarstwa nie wystarcza na obsługę kredytową. Chłop nigdy tego nie zrobi. Po prosty chłop od zarania dziejów. Nieuczony, nie pisaty, nie czyczaty, ale nieuczony w piśmie. On wiedział, jak to powiedział Chrystus, że prosty człowiek nie jest fałszywy. Prosty człowiek ma szczere serce, otwarte. A otwarte, szczere serce daje otwarty umysł. Mierny umysł mają właśnie ci uczeni w piśmie, którym się wydaje, że oni wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre. To jakim cudem, gdyby ktoś przyszedł dzisiaj do państwa domu po imprezie, wyobraźcie sobie, że nie zostajecie na jutro, a jesteście już dziś w domu. I sąsiad puka po meczu, wstawiony i składa wam propozycję. Od dziś oddajecie mi wszystkie swoje pieniądze. I ja je lepiej będę wydawał na wasze potrzeby niż wy sami. To jaka byłaby wasza reakcja? Dostałby kopa w tyłek i spadłby ze schodów. Bo nie jest to normalne. Nikt normalny w to nie uwierzy. Natomiast kiedy opowiada o tym kandydat na radnego, kandydat na posła, że weźmie pieniądze z księżyca i wam da, to powstaje w człowieku iluzja, że on te pieniądze skądś weźmie, wykopie, sprowadzi z księżyca, z Marsa. Pieniądze nie pojawiają się znikąd. Pieniądze pojawiają się tylko z tych, którzy na to pracują. I dlatego pośrednika władzy ma być jak najmniej, a nie tak jak mówią jak najwięcej. Administracja w ciągu 26-27 lat zwiększyła się o 400-500% w różnych urzędach, a w niektórych jeszcze więcej. Kiedy ja zostałem burmistrzem, miałem 57 urzędników. Kiedy odchodziłem po 4 latach, było 27. Można? Można. Kiedy miałem 40% długu,
a po 4 latach było 70% nadwyżki budżetowej, a podatki były mniej więcej średnio 15% stawek, jakie wyznacza minister finansów dla samorządów. Można? Można. Dlaczego tak się dzieje? Nie przypadkiem. A dlaczego moi koledzy mają same długi? Nie przypadkiem. To jest naturalna konsekwencja, to jest matematyka, inaczej być nie może. Jeżeli ktoś robi inaczej i mówi, że jest światłym umysłem, to jest dokładnie odwrotnie. To jest zawsze moc zła, wykorzystywana w różny sposób. Bo człowiek, któremu się mówi, to jest wykorzystanie podstawowej naszej inklinacji. Anioł ci mówi, pracuj, a będziesz miał. A diabeł ci mówi, nie musisz, ukradnij, a będziesz miał. Dlatego ten pierwszy milion mówią wam, że trzeba ukraść. Ale jeżeli wszyscy mamy ukraść milion, to skąd te miliony się wezmą? Jeżeli na tym mamy budować nasze biznesy. Przecież to jest idiotyzm do kwadratu. Coś takiego nie może działać. I to jest zawsze na koszt tych, którzy już pracują. Tylko szwindel polega na tym, jak im wmówić, że to jest dla nich dobre. I przychodzą utracjusze wszelkiej maści i mówią im, że taką imprezę jak tutaj, to oni zrobią za taką i taką działkę w budżecie. Bo gmina będzie miała z tego pożytek. Bo jaka to reklama dla gminy? I gdyby odbyć 15-20 takich imprez, to ta gmina będzie miała takie długi, że tak jak jest w Rywalu, w ościennej gminie obok Kamienia Pomorskiego, wojewoda wystąpił ostatnio o zarząd komisaryczny dla tej gminy. Jedna z najbogatszych gmin w Polsce. Gmina, w której w ogóle nie było biedy. Sam pas nadmorski. 400% tego na głowę mieszkańca, co w Kamieniu Pomorskim. No i co? Każdy majątek można stracić. Każde bogactwo można przehulać. Wiemy to skądinąd. A w gminie jest inaczej? Jeszcze gorzej. Bo tu kłaniają się prawa Parkinsona. Doradcy taczerystów w Anglii. Najłatwiej wydaje się, czyje pieniądze? Swoje czy czyjeś? Czyjeś? To jest jedno z 4 podstawowych praw profesora Cyryla Parkinsona. Czyjeś? Najtrudniej wydaje się własne pieniądze na własne potrzeby, bo się liczy każdą złotówę. A jak się ma do wydania pieniądze budżetowe, to hulaj ciało, piekła nie ma. I wtedy mówi się tak. Media? Noż przecież lud musi mieć gazetę lokalną. Bo jak ten lud będzie wiedział, co ta władza dobrego dla nas robi? Oczywiście, że chodzi o to, że tenże lud jest indoktrynowany przez tą gazetę przez 4 lata. Po to, żeby tych samych, którzy twierdzą, że 60% z każdej złotówki wykorzystają lepiej na nasze potrzeby niż my sami całą złotówkę. Całe oszustwo tego świata polega przede wszystkim na tym, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Wszystkie pozostałe rzeczy są naszą prywatną sprawą. I tak od samego dołu 2500 takich ranch jak w tym słynnym filmie, który Państwo oglądacie w telewizji polskiej. Uwierzcie Państwo, a ja znam sprawy od podszewki, że to jest niemalże jota w jotę trochę przerysowań po to, żeby fabuła była ciekawsza. Ale tak się to odbywa. Rośnie skala cynizmu od 1989 roku. Dlaczego? Dlatego, że nie wprowadzono mechanizmów. Gdzie są granice? Czego wolno, a czego nie? A jeżeli okazało się, że władza samorządowa może wszystko, no to nie ma się co dziwić, bo są tego konsekwencje. Byłem doradcą prezydenta Rzeczypospolitej do spraw samorządu. Uczestniczyłem w Radzie do spraw samorządu z profesorem Kuleszą świętej pamięci i wieloma profesorami, którzy są tak zwanymi, w cudzysłowie, ojcami polskiego samorządu. Kiedy ja i paru kolegów zwracaliśmy, paru na 40 parę osób, zwracaliśmy profesorowi uwagę na to,
jakie to rodzi niebezpieczeństwa, to się śmiał. Proszę pana, demokracja może wszystko. Demokracja wie lepiej. No to jak demokracja wie lepiej, to nie mamy się co dziwić, że jest jak jest. Że zapowiadają nam, jak kiedyś towarzysz Chruszczow, kiedy znowu dogonimy najbogatszych na tym świecie. Ostatnio pan wicepremier Kornel Morawiecki, nie Kornel, tylko jego syn, powiedział, że za 15 lat. No Chruszczow twierdził, że dogonimy Zachód jeszcze wcześniej. Jakoś mu się nie udało. Jak wchodziliśmy do Wspólnoty Europejskiej, to gęsekowie Wspólnoty Europejskiej mówili, że dogonimy najbogatszych tego świata w ciągu 10 lat. No i nie tylko, że nie dogoniliśmy Stanów Zjednoczonych, ale jeszcze powstało państwo, które rządziło się zupełnie inaczej niż socjalistyczna Unia Europejska i dziś wyrasta na potęgę większą już niż Stany Zjednoczone. I stąd napięcia na świecie. Ale te napięcia globalne tak naprawdę nie powinny nas więcej interesować niż tylko po to, żebyśmy rozumieli cały mechanizm. Natomiast każdy z nas powinien być kowalem swego losu w każdym swoim miejscu, w którym żyje i pracuje. Wtedy stworzymy armię ludzi wolnych. Póki republika, to niech to będzie republika wolności. Niech to będą, zgodnie z zasadą, jaka nam panuje, nie poddani, jak to bywało w innych systemach, ale niech to będą obywatele, jakby ich zwał, ale obywatele wolni. Obywatele, którzy decydują o tym, co jest sprawą wspólną, a co jest sprawą naszą własną, na które wara od naszych pieniędzy. Bo jeżeli będą nas tak indoktrynować i ćwiczyć, to za chwilę będziemy jak w książkach. Kto czytał 84 Orwella? Kto czytał Zajdla? Lema? Ten doskonale wie, o co chodzi. I później pozostaną pojedynczy bohaterowie, którzy do końca, żeby być ziarnem, zaczynem, jak te drożdże do chleba, które nasze babcie przekazywały sobie sąsiadka od sąsiadki z dzieżą. Żeby byli tymi drożdżami, żeby cywilizacja ludzka nie zginęła. Bo tym, którzy nami rządzą, na dziś nie zależy na tym, żebyśmy my byli ludźmi wolni, wolnymi. Jeżeli, jak twierdzą organizatorzy tych spotkań, chcą mnie doprosić do konsultacji w ramach projektu stworzenia krainy wolności. Tak, to jest zgodne z tym, co robię całe swoje życie. Jeszcze zanim śniła się ta półwolność, jaka powstała w 89 roku. Pół. Bo marzenia naszych dziadków, naszych ojców, moje marzenia, kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem i 3 miesiące po ślubie wylądowałem w więzieniu w stanie wojennym. Dokładnie 17 grudnia 81. Tylko większość moich kolegów to byli ludzie, którzy wpierw w roku 80 twierdzili, są przeciwko interwencjonizmowi, są przeciwko socjalizmowi, czyli przeciwko oszukiwaniu społeczeństwa. Bo socjalizm jest wytworem, w którym wmawia się człowiekowi to, o czym wielokrotnie wcześniej powiedziałem, że 60% władza wykorzysta lepiej, niż by sami na siebie całe 100%. To jest interwencja władzy w życie obywateli. Ale byli też w tym ruchu ludzie i tacy byli w Szczecinie, którzy mówili tak, i proszę pójść teraz po rozum do głowy. Socjalizm nie, wypaczenia tak. Dokładnie odwrotnie niż państwu wmówiono. O co chodzi? Grzeszni byliśmy, jesteśmy i będziemy do końca tego świata. Ale grzechy nasze indywidualne mniej kosztują, niż kiedy te grzechy w naszym imieniu popełnia władza.
Dlatego mój ulubiony filozof kolumbijski, Mikołaj Dawila, powiada tak. Żeby z człowieka zrobić niewolnika, trzeba mu wmówić, że wszystkie problemy to problemy społeczne, nie nasze własne. I władza się bardzo cieszy, kiedy ma dużo problemów społecznych, bo musi je rozwiązywać za wasze pieniądze, nie za swoje. Tenże filozof powiada, czym się różni złodziej od socjalisty, od interwencjonisty. Złodziej, zwykły złodziej, ukradnie tylko tyle, ile da razy wynieść czy wywieźć. A złodzieje upaństwowieni kradną każdego dnia w skali gmin, powiatów, państw Europy znacznie więcej. I jeszcze do tego są niemoralni, bo zwykły złodziej wie, że to jest złe. A złodziej upaństwowiony twierdzi, że robi nam dobrze. Czyli nie dość, że kradnie 100 razy więcej, to jeszcze każe się za to chwalić. Czy jest 100 razy gorszy od zwykłego złodzieja. Jeżeli można zrobić to, nie teoretycznie, tak jak to robili inni moi koledzy, bo kiedy spotykaliśmy się w pierwszych miesiącach i w pierwszych latach, to oni często mówili tak, stary, co ty tam wyprawiasz w tym kamieniu pomorskim, że o tobie piszą gazety w całej Polsce i na świecie, ale piszą w sposób, który nam się kompletnie nie podoba. Bo co to znaczy, że ty chcesz mieć jak najmniej pieniędzy, a nie jak najwięcej? Ty głupi jesteś? Ja zawsze mówiłem swoim obywatelom, swoim mieszkańcom, że gmina ma mieć jak najmniej pieniędzy, a nie jak najwięcej. I dla mnie, kiedy obniżyłem każdego roku o kolejne 15 czy 20% podatki i opłaty lokalne, obojętnie za co. Dzisiaj wchodzą kolejne, śmieciowe, na których wzrost dochodów przedsiębiorstw komunalnych jest o 500%, przed tym zanim to wprowadzono. I ciągle jest to studnia bez dna. I dla nich to były ciągle studnie bez dna. Oni nie rozumieli, jakim cudem, kiedy się obniża koszty funkcjonowania samorządu, obniża koszty funkcjonowania państwa, to państwo staje się bogatsze. Ale zwykły sklepikarz wie, kiedy przywozi towar i nałoży 20% marży, że 1% zarobić to jest nic. Oni się każą chwalić za wzrost dochodu budżetowego rocznie 1, 2, 3%. I twierdzą, że jak 3 to jest sukces. Gdyby rolnik, gdyby sklepikarz, ktokolwiek prowadzi działalność, chciał się zadowolić takim zarobkiem, to dawno by z głodu zdechł. On wie, że ten, który pracuje na własny rachunek, musi respektować rynkową zasadę. Sprzedaje jak najdrożej, kupuje jak najtaniej, jak tylko się uda. I nikt w to nie ingeruje. Ludzi niestety nauczono, ja miałem takich we własnej rodzinie. I kiedyś, kiedy mi jeden z członków rodziny, sędziwy człowiek, mówi z tęsknotą za PRL-em, że on by chciał, żeby wszystkie ceny we wszystkich sklepach, na wszystko, masło, jabłka, na wszystko były takie same. To zadałem mu podchwytliwe pytanie. A jak będziesz chciał sprzedać swój samochód, to też państwo ma ci ustalić cenę po jakiej cenie? O nie! To nie! Jak nas wytresowano? Jak nas wyćwiczono? Przecież to jest dowód na to, że przestaliśmy być ludźmi wolnymi. Tak nas wyćwiczono. Tak uformowano nasze umysły, nasze serca, nasze dusze. I trzeba te dusze wyrwać z tych szponów. Ale żeby wyrwać, trzeba wyrwać im poprzez wyrwanie narzędzi, którymi to robią. Nie da się inaczej. Narzędzia można wyrywać właśnie w taki sposób. Albo oddolnie, jak ja to robiłem, albo odgórnie, dorywając się do władzy centralnej. Dlatego rośnie protest i zaczynają wygrywać nie tylko w Polsce, ale w całej Europie ludzie, którzy chcą przywrócenia wolności.
Oczywiście jeszcze można zmajstrować wiele. Bo się nagle okaże, że kart do głosowania wrzucono 150% w stosunku do wydanych. Tak jak w niektórych obwodach w Austrii ostatnio przy wyborach prezydenta. Takie rzeczy zrobi każda władza. Bo władza nie ma skrupułów. Amerykanie mówią, że nie ma takiej niegodziwości, jakiej nie popełni nawet nastawiony liberalnie rząd, gdy zabraknie mu pieniędzy. Ile znacie państwo takich pseudousprawiedliwień, w których słyszycie obojętnie od kogo kto rządzi? Od wójta, burmistrza, premiera, od posłów, senatorów, że no na razie to musi tak być. I to na razie to jest tyrania status quo. To na razie to przerabiali już nasi dziadowie, którym po II wojnie światowej obiecywano, że już będzie lepiej. Przerabiali, kiedy usuwali Gomułkę, już miało być lepiej. W mojej rodzinie byli ludzie, którzy jak zobaczyli przemówienie Gierka w grudniu 70 roku, nie powiem kto, bo to już stanie się publiczne, to ta osoba powiedziała, bliska memu sercu, no teraz to będziemy mieli lidera. Facet, który był we Francji. I co ten lider zrobił? Nic wielkiego, nie ma się o co kłócić. Porządził 10 lat i przyszli następni. Przyszły następne wrony do mierzenia dziur w serze. A kto pamięta tą bajkę, to wie, że wrona tak długo mierzy dziobem dziury w serze, a sera nie stanie. Tak to mniej więcej funkcjonuje. Jedynym sposobem, jedynym, który jest w stanie zbudować bogactwo, które spowoduje, że nasze dzieci z tych, które dzisiaj przy tej depopulacji chcą wyjechać za granicę, szacuje się na kolejne 2 miliony. Jak rządzący Polską, bo nie mówmy już o wspólnocie europejskiej, niech oni się rządzą sami. Anglicy wczoraj postanowili, przedwczoraj, że będą to robili sami. Oczywiście Anglikom trudno wierzyć, bo oni wszystkie interesy w całej swojej historii zawsze załatwiają czyimiś rękoma. Umiesz liczyć? Licz na siebie. Polacy, liczmy na siebie. Nie jesteśmy gorsi od innych. Kiedy przyjechał minister Radek Sikorski, wtedy jeszcze jak dziennikarz Sandy Telegraf do mnie robić wywiad dla jednej z liberalnych gazet w Anglii i popełnił artykuł polski własny Thatcheryzm. Na zakończenie rozmowy pytam go, proszę pana, a może pan mając kontakty z takimi ludźmi załatwi mi wizytę w Anglii, żeby się poznał z tymi doradcami Margaret Thatcher. Odpowiadał, a po co to panu? Głupia Frank mówi, chciałbym się czegoś nauczyć. Wówczas mi odpowiedział, proszę pana, z tego co ja tu słyszę już 2 dni, jak u pana siedzę, to niech oni przyjadą do pana. Więc proszę państwa, my Polacy mamy tendencję do tego, żeby uważać, że ci wszyscy, co na zachód od Odry, to są uczeni w piśmie, to są nasze wzorce, to są ludzie mądrzejsi. A może tak nie jest? A może ta nasza słowiańska dusza wcale nie jest taka głupia? A może my jesteśmy tym połączeniem, w którym ten duch, który został zniszczony w Europie, w Polsce jeszcze się kołata po polskich domach. W każdej niemalże rodzinie są ludzie o poglądach wolnościowych. Tylko są w mniejszości póki co. Wiecie, kiedy będą w większości? Jak już wszystkiego zabraknie. Bo to takich ludzi wówczas się zgłaszają. Ja w tej chwili dostaję mnóstwo tego typu ofert. Ale nie wchodzi się 2 razy do tej samej wody. Teraz rzecz polega na tym, że życie jest krótkie i ucieka. Mi się wydawało, że przez 30 lat takich ludzi, którzy obronią się przed tą indoktrynacją państwa, przed tym państwem Orwella, że takich ludzi, jak tylko Polska
wypędzi ruskich ze swojego kraju, to będą tabuny. I w 80 roku, w 81 strajkowałem za to, spałem na styropianie jako młody chłopak. Jeździłem zakładać związki zawodowe. Tylko wydawało się wówczas i ludziom wmówiono narrację, że tych 10 milionów członków Solidarności to byli ludzie, którzy chcieli interwencjonizmu, jakim się dzisiaj wmawia. To jest autoprojekcja. Dlaczego nie zapisano w tych postulatach w Gdańsku i w Szczecinie? Dlaczego nie chciano się zgodzić na przewodnią rolę PZPR-u? PZPR czuł, że wcale nie chodzi o żadne kartofle i ziemniaki do podziału i kapustę i ogórki i tym podobne rzeczy. Z kasy zapomogowo-pożyczkowej, z jakiejś akcji pracowniczej. Chodziło o wolność. Chodziło o wolność Polakom zawsze. Od ponad 123 lat po zaborach. Chodziło o wolność po II wojnie światowej. Chodziło o wolność w czasie tej wojny. I chodzi o wolność przez całych 60 lat po II wojnie. Polacy są narodem, w którym jest najwięcej ludzi o szczerych sercach, otwartych umysłach. I trzeba tą wartość cenić. W Polsce jest najmniej ludzi uwikłanych we wszelkie tajne ruchy, których planem jest zniszczenie wolności, zabranie nam wolności, zaczipowanie nas wszystkich. Żebyście nic nie mogli zrobić jak u Orwella bez teleekranu, nawet w waszej sypialni. Prokreacja będzie też tylko wtedy, kiedy władza wam pozwoli. Jak spowodować, żeby dużo Polaków było w Polsce? Żeby młodzi ludzie mieli dużo dzieci? Dużo prościej niż obiecują wam rządzący. Bo wtedy, kiedy hormony grają, przypomnijcie sobie, kiedy mieliście po 18 lat. Wtedy ma zacząć się prokreacja, jak było u naszych dziadów. Tylko co do tego trzeba mieć? Dobrze płatną pracę, mieszkanie. I nie na wynajem, tak jak wam mówią. Bo jeżeli wynajem kosztuje więcej niż miesięczna spłata za własne, to co lepiej mieć? Własne! Więc co jest w takim planie odwracania kijem Wisły? Już Stalin próbował odwracać bieg rzek. I oni znowu, po stalinowsku, w nowy sposób nazywają te same metody. Nowymi. Pod hasłem odnowy już nieraz się kryło dążenie od nowa do tego, co było. I to się wciąż kręci, a piać tymi samymi celami i metodami. Tylko one w nomenklaturze marketingowej są inaczej nazywane. I sprzedawane w tych mediach sterowanych przez władzę od rancza w Koziej Wólce po Warszawę. Im niepotrzebni są ludzie wolni. Bo ludzie wolni nie dadzą się oszukać. Ludzie zniewoleni dają się oszukiwać. Dlatego nie wierzcie państwo nikomu, kto chce wam zrobić dobrze. Bo pierwsza informacja powinna pojawić się z tyłu głowy. Jak przychodzi do Mośka kolega i mówi, ty słuchaj Mosiek, mam świetny interes, to Mosiek pyta zawsze pierwsze, a ile mogę na tym stracić? I to jest wasze pierwsze pytanie od dzisiaj. Pytajcie zawsze przy każdej propozycji, skąd cię wezmą na to pieniądze i ile można na tym stracić? Nie trzeba skończyć studiów ekonomicznych, żeby rozumieć, jak chłop, a chłop jak obejmuje zadłużone gospodarstwo, to robi też, nawet jak nie umie pisać, po prostu to, żeby to gospodarstwo wyprowadzić z długów. I nie sadzi wpierw kwiatków i rabatków, tak jak każda władza z 2500 polskich gmin. I dwa razy do roku od nowa sieją kwiaty na zieleńcach, żeby wam się przypodobać. Za czyje? Za wasze. I to samo za wasze robią wszyscy. I robili wcześniej, i robili w II Rzeczypospolitej, bo też budowali szklane domy. I dziś macie jak Polska długa i szeroka. 90% środków
Notabene, dla informacji Państwa, kto chce, to znajdzie to błyskawicznie, jak sobie wygoogluje. Dokładamy do tego pseudointeresu wspólnotę europejską. Ale nawet gdybyśmy nie dokładali, 90% środków wydają na co? Na szklane domy. Nawet w takich miejscach jak Gryfino, gdzie jest elektrownia, gdzie jest darmowa gorąca woda, gdzie sumy są największe w Polsce, nawet zimą, bo tam jest zrzut ciepłej wody. Szczecin, 30 kilometrów, granica niemiecka przez most. Nawet ten akwapark jest deficytowy. Wszystkie tego typu przedsięwzięcia są w Polsce deficytowe. One są zawsze w księgowości po stronie kosztów. To kto za to płaci i kto będzie płacił następne pokolenia? To miejscowości, takich jak Ostrowice, Szczecin zachodniopomorskie, nie mylić się z miejscowością, w której jesteśmy tutaj dzisiaj. Jak Rewal, one wszystkie będą pogrążane w coraz większych długach. Nie ma innej możliwości. 90% tych środków zostało wydanych źle. Ktoś montuje przy drogach te różne ekrany akustyczne w miejscach kompletnie niepotrzebnych. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zawsze chodzi o zlecenie. Przebudowuje się te same ronda po 3 razy w ciągu 10 lat albo i krócej. Zawsze chodzi o pieniądze. Więc proszę Państwa, jeżeli w całej Polsce funkcjonuje to w ten sposób, to skąd ma się brać praca, pensje? Skąd ma się brać zabezpieczenie tych młodych ludzi, którzy mają płodzić dzieci? Przyjeżdża sobie drwal ze Skandynawii i on jest lepszym partnerem dla Polki niż chłopak po studiach. Polak przystojniejszy, mniej otyły, zdolniejszy, ale on nie ma pracy i nie przyjeżdża Volvo czy Saabem. Jak zrobić to, żeby miał? Po prostu robić to, co logiczne, co buduje bogactwo, a nie pomnaża biedę. I wówczas Anglicy, Niemcy, Szwedzi do nas będą przyjeżdżali do pracy. Oni już zaczynają uciekać. Znam Niemców, którzy osiedlają się w naszym rejonie. Bo tam im się żyje źle. Bo to, co wydają, koszty mają większe, przede wszystkim na te podstawowe koszty utrzymania, niż u nas. I boją się wychodzić na własne ulice. A młodzież mają tak wychowaną, że jak muslim zatrzymuje Niemca, to Niemiec zamiast dać mu w mordę, ucieka. A Polak jeszcze da. Dlatego jak kibole w Zgorzelcu czy w Szczecinie mówią nie przyjeżdżać, to oni się Polaków boją i nie przyjeżdżają. A polska policja jest na tyle jeszcze nie zepsuta, że jak widzi, jak było, to ma zawsze pilniejsze sprawy do załatwienia. I przyjeżdża na interwencję, jak już nikogo nie ma. I proszę Państwa, proponuję odwrócić język. Każdemu, obojętnie czy z Urzędu Skarbowego, Policji Skarbowej, z Policji, z jakichkolwiek służb, pokazujemy świat wolny, w którym oni będą mieli lepiej niż mają dzisiaj. To jest jedyna taktyka, która spowoduje, że oni nie będą dziećmi tego systemu, tylko będą ludźmi wolnymi, wolnymi obywatelami. Dziękuję i zapraszam.